Dzień dobry, 5 minut mogę? 2 minuty. Telewizja Rzecz Jasna robi materiał o ścieżkach rowerowych w Ostródzie. O, jeszcze za mało. Ale w przyszłości słyszałem, że będą. Wszędzie jeżdżę rowerem, wszędzie. Dobrze się panu jeździ po mieście rowerem? Tak. Dobrze. Dobrze. Jest pan zadowolony? A czy coś by pan zmienił? Co by zmienił? Mhm. No ja przeważnie jeżdżę po ścieżkach, bo to strach jeździć na tych. Bo jeżdżę tam po tych. No ale tutaj nie ma ścieżki, a pan jedzie. No ale tu jest ten, szerokość odpowiednia. Gdzie by się przydały ścieżki? Bo trochę ścieżek rowerowych mamy i teraz czy one wystarczą, te co są? Wszędzie, absolutnie nie. To jest kropla w morzu, dosłownie. To jest 1% zagospodarowania miasta. A potrzeba jeszcze na 99. Mhm. Bardzo potrzebne są ścieżki rowerowe, nie wiem się jak poruszać po mieście, przy panią. Widziałam plany, gdzie mają powstać, rzeczywiście będą je scalać. Mhm. Ale jeszcze zostają luki. Co sądzisz na temat ścieżek rowerowych w Ostródzie? Ciężko coś sądzić, bo ich nie ma. W sumie tak praktycznie w większej ilości, takiej sensownej, o tak. Szczerze mówiąc, tak na przykład tutaj na tej ruchliwej drodze to powinno być jej w sumie więcej, bo jest ten chodnik i nie ma tej rozdzielności, tak jakby, że przechodni, a ten rowerzysta. Korzysta pan ze ścieżek rowerowych? Na pewno nie. Nie. Nigdy. A dlaczego? Mhm. A dlaczego? No bo ja nie korzystam, bo bym musiał jeździć specjalnie na ścieżki rowerowe. A tak po co? A używa pan roweru zamiast samochodu, czy tylko tak? Ja tylko mam rower. Samochodu nie mam. O. Brakuje ścieżek rowerowych w mieście? No w mieście ja nie wiem, czy tutaj, ja jeżdżę po chodniku, przeważnie tam, gdzie jest rowerem można jeździć chodnikiem, nie? To można, bo są czerwone płytki, to można jeździć po chodniku. Co myślicie na temat ścieżek rowerowych w mieście? No, że zaczynają się na przykład nad jeziorem i później przejeżdżasz przez most i brakuje ich. I nie wiemy, co wtedy mamy zrobić, nie wiem, czy mam wziąć rower wtedy w rękę i iść dalej, bo... Za mało trochę. Za mało. Powinny być na obrzeżach miast, w centrum. Łączyć się przede wszystkim ze sobą, żeby można było przejechać przez całą tą, no, Ostródę, można tak powiedzieć. Jeździ pan rowerem? Od czasu do czasu. Mhm. Korzysta pan ze ścieżek rowerowych w mieście? Jak najbardziej. A uważa pan, że jest ich wystarczająco dużo? Wystarczająco dużo. Nie potrzeba więcej? Nie potrzeba więcej. Gdzie brakuje najbardziej tych ścieżek? Może okolice Ostródy bardziej, jeszcze przez centrum. Przez centrum też. Ale bardziej może okolice. Na Wałdowie. Bo tam się kończy ścieżka na przykład. Później się będzie zaczynać. No ale po całym mieście, przynajmniej w centrum. W takich ruchliwych miejscach jak tutaj. Jak centrum miasta. Bo to, że jest nad jeziorem, no to tam też fajnie, ale tutaj powinno być moim zdaniem. No tam, gdzie jest największy ruch. No to rozwiązałoby mnóstwo właśnie tych problemów, nie? Myślę, że centrum miasta, nie? Raczej w mieście. Przy wszystkich głównych ulicach tak naprawdę w mieście. Wkoło jeziora Drwęckiego. Ale na pewno w mieście też przydałoby się, żeby połączyć, tak, tutaj dwa punkty, Kajkowo, nie, czy Drwęckie, żeby to jakoś, nie wiem, ręce i nogi miało. Najwięcej tych ścieżek powinno być rowerowych. Tam, gdzie jest możliwość. Co do nawierzchni, asfalt czy polbruk? Asfalt. No tak mi się łatwiej jeździ, bo tam kawałek przejechałem i niby lepszy. Chyba asfalt lepszy, tak z doświadczenia wiem, że chyba wygodniej się jedzie. W Szwecji był asfalt, mi się zdaje, nie? Taki fajny. Nie taki krupowaty, tylko taki gładki, że jakby się przewrócił ktoś, no to jak najmniejsze uszkodzenia, nie? To już wszystko jedno. A po czym pani zdaniem lepiej by się jeździło? Po asfalcie. Asfalt, zdecydowanie. Asfalt. Zdecydowanie asfalt. Lepszy chyba były podbrud, to już się nie ślizgam, się zdaje. Asfalt. Wolałbym asfalt. Znaczy asfalt by był przyjemny na pewno do jazdy, ale mi to obojętne, byleby były.